Dzień dobry, kolejny dzień, a w zasadzie to kolejne popołudnie, a ja jestem winny kilka słów, no bo troszeczkę się tutaj działo. Jak widać, wykarczowana działka, powyrywane pniaki, jeżyny i wyrównany cokolwiek teren. Była koparko-ładowarka, zrobiła robotę, w zasadzie cały dzień się zeszło. Dalszych spraw, jak widać, też wykoszone pole, a w zasadzie ten użytek, gdzie była trawa z kończyną i dzisiaj też przed chwilą zabrana ta trawa, także już jest wyrównane. No i w międzyczasie też było próbne rębakowanie, więc w zasadzie działo się. W pierwszej kolejności oczywiście to, co najważniejsze i najgrubsza robota, czyli ten nieużytek. Jak widać, nie ma już żadnych tu zarośli, wszystkie pniaki powyrywane, tu cokolwiek poskładane, jeszcze takie coś, co może sobie zużyję. No, odziemek, który w tamtym roku był, jeszcze sobie pociąłem i będzie troszeczkę na opał. Tu niestety jedno trzeba było takie coś wyrwać w całości, ale najwięcej było takiej drobnicy. I ta drobnica, to co większe, to się udało od razu zrębakować, a co mniejsze, to po prostu poszło na kupę. No jak widać, kawał działki się w tej chwili zrobił, a to tylko jedna połówka. Wszystkie te takie krzaczory, które zarastały, no jak widać, tu jeden pniak, tu gdzieś obok i to wszystko trzeba było po prostu wyrywać. No, koparka ładowarka starej daty i zeszło się troszeczkę. Myślałem, że pójdzie to szybciej, a tu w zasadzie pękło prawie 10 godzin pracy, 9 z hakiem. No, efekty super równo, jak widać, nie jest. No ale cokolwiek wyrównane. Po prostu strasznie trzeba było się odłubać, żeby wszystkie te korzenie powyrywać. Tu jest tylko ich część, bo jeszcze tam jest kupka, tam jest kupka, tam jest kupka i tak dalej. No ile tej przestrzeni się tu zrobiło? No sporo. Najbardziej się cieszę z tego, że udało się przede wszystkim już to ogarnąć. W tamtym roku miałem z tym problem, bo nigdzie w okolicy nie było sprzętu, który mógłby to zrobić. No w tym roku się udało. Godzina pracy 150 zł, więc wykarczowanie tego sporego fragmentu, jak tu widać, nawet w sumie nie wiem, bo jeszcze sobie tego dokładnie nie mierzyłem, ile tu jest, ale myślę, że ten kawałeczek, na którym teraz stoję, ma jakieś 20 arów plus minus. No, tu jak widać powyrywany też ten cały krzak, który ostatnio karczowałem, jakie to miało w ogóle korzenie, no zobaczcie, nie wiem, 2-3 metry w ziemi i kupę takich jeszcze drobnych, które po prostu muszę już ręcznie usunąć, bo koparką nie było sensu tego rwać. Cała kupa takich wymieszanych w zasadzie jeżyn, nie wiadomo czego, i ziemi, krzaków i tak dalej powędrowała tu, żeby to sobie po prostu przez sezon czy dwa przegniło. Nie ma tam grubego drewna, a po prostu same takie chwasty. Ta ładna lipa oczywiście sobie tu została i ona zostanie. Zostały te grubsze brzozy i ta fajna rozgałęziona taka sosna, to na pewno tutaj zostanie. No i przestrzeń nabrała troszeczkę ładu i składu. No ten dąb oczywiście też tu sobie zostanie. Pole będzie mniej więcej dociągnięte właśnie do tej granicy, czyli ta cała część. A tu pomiędzy tymi drzewami nie chciałem na pewno usuwać tych dużych drzew. One musiały tu zostać. No i tu będzie po prostu przejazd, jakaś taka dróżka w tą stronę. No bo tu jest ciąg dalszy oczywiście pola. Tu kolejna lipa, którą zachowaliśmy. Wszystko takie po prostu ładniejsze zostawało. A byle jakie krzaki wylatywały. No jeszcze takiej drobnicy jest troszeczkę do usunięcia, ale to już praca ręczna. Tu znowu taki spory kawałek, jak mówiłem, że chciałem wykarczować właśnie do tej części, do tych sosen, no i tak mniej więcej się to udało. Kupa była z tym roboty i w ogóle jeszcze jest troszeczkę rzeczy do podgarnięcia, no na przykład tam jest sporo krzaków na rębak. I ten rębak też jeszcze się tu pojawi. Był w tej chwili na próbę. Zobaczyć, jak to idzie. No i daje radę na taką zrębkę. Stąd wszystko usunięte. W miarę wyrównane. No mówię w miarę, bo idealnie to nie jest. Ale przecież jeszcze pójdzie orka. Albo co? Glebogryzarka. Zobaczymy.
koparko ładowarka, więc z przodu ta szeroka łyżka. Tu było sporo takich jeżyn, więc te jeżyny też są zerwane. Co więcej, no na pewno się przejdę zaraz i sobie mniej więcej zobaczę, ile tego pola się tutaj odkryło. No ale myślę, że jest ładny kawałek, bo cała ta działka ma ponad pół hektara, a myślę, że tu ponad pół jest usprzątnięte na ten moment, więc jakieś 20-30 arów. Tu była miedza, ta miedza też została, jak widać, zrównana, zepchnięta i puszczone wszystko w tamtą stronę. Przed wykarczowaniem tej działki było też koszenie tego pola, gdzie była trawa z kończyną, no i to było wszystko zagrabione w takie rządki. Dzięki temu koparko-ładowarka mogła też rozepchnąć troszeczkę tego terenu w tą taką dolinkę, zapadlinkę, gdzie najczęściej na wiosnę stała woda. No, nie jest to super ziemia, tylko raczej też takie coś, co wymaga glebogryzarki, przeorania i przegnicia. No, ale zawsze troszeczkę teren będzie wyższy, no bo tu nawet widać w tej chwili jeszcze takie kolejne po ciężkim ciągniku zostały. Tu się zawsze mocno zbierała woda, a szczególnie w tym dołku, więc ten teren został zapchnięty. No i ogólnie najpierw ta trawa, plan był taki, żeby poszła na kiszonkę, ale troszeczkę przegapiliśmy, no i w końcu zrobiła się sucha, no i dzisiaj została zebrana po prostu na sianko. Sporo tego materiału było, więc zwierzęta na pewno skorzystają. Nie było też ostatnio deszczu, więc w zasadzie nie udało się tego dwa dni później sprzątnąć, tylko dopiero teraz. No i cóż, będzie po prostu siano na podsypkę czy coś w tym stylu. Ważne, że działka sprzątnięta. Czy tu docelowo zostanie jeszcze do jesieni ta trawa, czy to będzie jakoś przeorane, zobaczymy, jaka będzie pogoda, czy ta trawa w ogóle będzie odbijała. No na ten moment pewnie się przeczeka jeszcze tydzień, dwa i zobaczymy, co z tym dalej. Mam nadzieję, że jeszcze jeden pokos się z tego zrobi. Mówiłem też, że był rębak na próbę. No i jak widać, leży tu sporo w tej chwili zrębki. Taka drobniejsza, grubsza, no mniej więcej chodzi o to, żeby chwasty nie odbijały. Troszeczkę udało się tej zrębki zrobić właśnie z tamtych krzaków, z tamtych gałęzi, ale to było tak na próbę. No i jeszcze ten rębak tu się pojawi, ale już na cały dzień, żeby zrobić pełną robotę. A ta zrębka, która tu jest, no oczywiście pójdzie na truskawki. Tutaj spory fragment się udało wysypać, ale jeszcze nie do końca. Jeszcze sporo brakuje. No i ogólnie co? A propos truskawek, no to truskawki zaczynają już puszczać zielone owocki, a jak widać, u mnie znowu to zarośnięte. Mało mam ostatnio czasu i po prostu zaniedbałem wiele rzeczy, no ale też troszeczkę się działo. Ja za dużo oczywiście nie nagrywałem, jak ta robota tu była, no bo raz, że chcieliśmy jak najszybciej się z tym uwijać, a dwa, zawsze mam jakiś taki dyskomfort nagrywania innych osób. I cóż, pogadałem chyba na początek dużo, nawet bym powiedział bardzo dużo, i teraz trzeba się brać za robotę. A od czego zacznę? No na pewno od wyplewienia tych truskawek, bo już patrzeć na to nie mogę. Pierwszy rządek ogarnięty, no i trzeba rozprostować chwilę plecy i nogi. No ogólnie nie będzie dużo truskawek w tym roku. Nie wygląda to za rewelacyjnie. Pierwszy przymrozek, który był, dużo kwiatu zniszczył. Teraz tego kwiatu jest zdecydowanie mniej. No i niestety nie spodziewam się obfitych plonów. A odnośnie plewienia, to najgorsze są takie sytuacje jak tu, gdzie mamy jedną truskawkę, obok drugą, no a pomiędzy nimi po prostu wyrastającą trawicę, którą źle jest bardzo wyrywać, no bo albo się uszkadza truskawkę, albo po prostu, o właśnie, korzonek zostaje w ziemi i to może odbijać. Jest to drugi raz, kiedy plewię te truskawki w tym roku. Najpierw było wczesnowiosną, no i teraz po raz drugi. No i bardzo się cieszę, że jednak albo będą wiórki, albo to agro tkanina, bo robić trzeba się dużo przy tych truskawkach, a tak jak w tym roku, jeszcze przecież nie jest powiedziane, że kolejne przymrozki nie wystąpią i nie poniszczą tych kwiatów, to owoców nie będzie dużo. Dlaczego mówię, nie jest powiedziane, że następnych przymrozków nie będzie? No bo tak, nakrywałem winorośl i jak widać, ta ładnie przeżyła i nawet gdzieś tam ma już drobne
zawiązki owoców, ale tu listek lekko złapany, tu całkowicie przemarzło. Odkryłem to, żeby zobaczyć, czy odbija, ale na razie nie. Tu się w miarę trzyma, tu się w miarę trzyma, to się trzyma, trzyma. Tu wierzchołek, jak widać, przemarzł. Tutaj niby obok, ale przemarzło w całości. Obok jeszcze jakoś tam się trzyma, więc tylko wierzchołek przemarzł i może to jeszcze będzie odbijało. Tu tak samo, mimo że nakryte, trochę przerosło poza słomę i też już jest problem, bo przemarzło. No i w sumie przymrozki, no do 15 maja można ich się spokojnie spodziewać, więc kto wie, czy i takich dużych, jak na przykład tu, mi nie wymrozi. No postaram się jeszcze to nakryć, no ale ile tej słomy przecież musiałbym narzucić, żeby to ochronić. No nic, zobaczymy. Dobra, biorę się dalej za te truskawki, bo jeszcze sporo ich przecież zostało. A tu, o kurczę, mimo co, że agrotkanina, to z boku jakiś cholerny chwast i jednak i tak wyłazi. No nie, nieciekawie, ale zobaczymy. To sadzone w tym roku, późno, więc troszeczkę listki obeschły, no ale docelowo chcę i tak jak najszybciej, w sumie chcę to puścić nawadnianie. Dzisiaj pewnie już tego nie zdążę, ale na następny przyjazd to jest punkt krytyczny. Oj, schodzi się z tymi truskawkami, no ale na szczęście zaczyna to pomału wyglądać. Tu jeszcze patrzę, jest czosnek, który sadziłem razem z truskawkami po to, żeby teoretycznie uchronić truskawki od chorób. Jakoś tam sobie odbił, więc tego też nie wyrywam. No ale idzie powoli, jednak jest dosyć sucho i twardo i ciężko te chwasty wyłażą. A pomocy? No to dzisiaj, jak widać, też za bardzo nie mam. A ten kolega to mi dzisiaj nic nie pomaga, kompletnie. Jak widać, bachnął się w cieniu pod krzaczkiem tu. No i aby o, trawa wyleżana, on się przeciąga i śpi. Truskawki tam już ogarnięte. Co prawda idą jakieś tam chmurki, no ale w prognozach deszczu żadnych nie ma i te chmurki takie raczej lekkie i ładne zresztą, jak widać. Także cóż, trzeba ciągnąć węża i je podlać, a następnym razem brać się już jednak za rozciągnięcie nawadniania. A tu wieczorową porą jeszcze taki agent przyleciał odwiedziny. Nie wiem, czy on na tym polu coś znajdzie, no bo w sumie sprzątane było rano, no ale może coś tam jeszcze się kręci. Jakiś robaczek, bo myszki to chyba nie. W prognozie pogody oprócz braku deszczu to jeszcze mowa o przymrozkach, więc koszyk i bierzemy to słomę. Szkoda winorośli zmarnować, więc je okryję. Ta winorośl to już jest naprawdę duża, więc nie wiem, jak ja mam to teraz nakryć. Pewnie kilka takich koszyków siana, słomy znaczy, będę musiał tu wysypać, żeby to w miarę jakkolwiek okryć. No tutaj jakoś to przetrwało, te przymrozki pierwsze, bo było nakryte. Teraz puściło się do rośnięcia, jak widać, bardzo szybko, bo już liście jak moja dłoń, więc szkoda, żeby to umarzło. Tyle teraz jest w wiadomościach, że rolnikom przemarzają wszystkie winnice i uprawy winorośli praktycznie do zera, a tutaj no może uda się ocalić i te, i przecież tam cały rządek. Nawalone, jak widać, na grubo i teraz mam nadzieję, że nic z tych winorośli nie ruszy. A ja, skoro mam jeszcze chwilę i jeszcze się nie zrobiło tak nawet szaro, więc pewnie jakieś pół godzinki, to lecę tam do ogródka, bo tam też chwastów, a chwastów. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. O ile sałata to jeszcze spokojnie sobie radzi, to ile idąc dalej, no jest coraz gorzej. Takie mają parcie te chwasty, to co było w truskawkach to jedno, bo tam już były duże i przerośnięte, a tutaj jest olbrzymia ilość takiej drobnicy, gdzie tu będzie dłubania chyba i dłubania, no myślę, że na 2-3 godziny, więc nie ma szans, żebym dzisiaj to zrobił, a tu to już w ogóle nie mam pojęcia, czemu tak to mocno zarosło. Tu jest przecież sadzona cebulka, no i jak widać, gdzieś tam cebulka przebija, no ale między nią kupa chwastów. Ten oset, to jest chyba oset, tak się tu rozplenił i jakieś takie zielsko, że szok. Także nie ma szans, żebym dzisiaj chyba tego ogarnął.
Jedyne co zrobię, to powybieram sobie troszeczkę rzodkiewek, poprzerywam. A, tu bazylię wsadziłem i bazylia też przemrożona. Ja teraz powybieram sobie troszeczkę rzodkiewek, poprzerywam to, co jest za gęsto. No i akurat jutro będzie rzodkiewka z serkiem, a takie już nawet ładne te rzodkiewki. Więc to na pewno teraz zrobię, urwę sobie troszeczkę szpinaku. Ojoj, szpinak to już widzę, aż przesada, jak dłoń niektóre liście. Więc taki szpinak to nie wiem, czy jeszcze jest dobry, ale tych młodych listków trochę jest, to ogarnę. To, co chciałem dzisiaj zrobić, no zaraz jeszcze wezmę łopatę i spróbuję to chociaż przekopać ten fragment, no bo tu chciałbym no za tydzień wysadzić pomidory. Ogólnie to pasowałoby też sadzić już ogórki. Na ogórki było zostawione miejsce tu, ale tu jest jeszcze gorzej niż w całym ogródku, więc tu kopanie na 100%, trzeba lecieć po łopatę. Ale może najpierw to ja sobie jeszcze wybieram tu koperek, bo ten koperek to on taki, myślę, że już po 10-15 cm jest, więc akurat go do czegoś jutro zużyję. Jeszcze zerknę jak z kapustą. Aha. Coś kiepsko ta kapusta. Nie powschodziła mi za bardzo. Znaczy te flance. Tu jest tylko kilka sztuk. I tu jest jakieś ze dwie sztuki. No coś kiepsko. Nie wiem czemu tak kiepsko. No ale cóż. W tamtym roku była olbrzymia ilość kapusty. To jak widać w tym roku będzie mniej. Okej. Lecę chyba po łopatę. A co to? O proszę. Nawet burak cikłowy odbił z nasion, które były tu w tamtym roku. Tu jeden. Tu drugi. No koperek to wiadomo, ale buraka to jeszcze nie widziałem, żeby chyba sam odrastał, bo rzodkiewka to tak samo się rzuca wszędzie, nawet te rzodkiewki to w sumie nie wiążą się już w takie ładne główki, tylko rosną takie badyle, nie wiadomo jakie. Tu buraczki, które były sadzone, widać, że też już ładnie powschodziły, za gęsto jak zwykle wsadziłem, więc trzeba będzie je następnym razem pikować. Ale najpierw szczypior, sałata, no i ten koperek. A potem brać łopatę i kopać ile się da. Kurczę, ruszyłem dosłownie kilka razy łopatą, skopane jak widać, dosłownie dwa rządki. I jak mnie coś w plecach momentalnie nie zakuło, nie zaciągnęło, że aż przyklękłem. No i tak teraz już nie wiem, ze 2-3 minuty siedzę praktycznie. Nie wiem o co chodzi, nigdy tak wcześniej nie miałem. Ale kurczę, no ból przez chwilę był taki dziwny, bardzo dziwny. Teraz niby się uspokoiło, ale wstać za bardzo mi chorobcia nie daje. Idę jakoś, spróbuję się pomału podnieść i chyba się chwilę po prostu położyć. Tam słoneczko sobie na czerwono zachodzi, więc i tak już dosłownie ostatki takiego powiedzmy widnego dnia, więc i tak nie ma szans, żebym dalej to przekopał. Nie będę ryzykował tych pleców, że cokolwiek sobie gorzej zrobię, więc cóż. Nie wyszło tak jak chciałem, bo miałem następnym razem już za tydzień sadzić pomidory i ogórki, a tu chyba za tydzień będzie dopiero kopanie. No nie wiem, może mi się uda przyjechać w międzyczasie i to skończyć. Zobaczymy. Oby. Ale oby to przeszły mi te plecy, bo to kurczę, strasznie nieprzyjemne uczucie. Poleżałem chwilę i jakby ciut lepiej. Także jadę, 1,5 godziny drogi przede mną, jakoś może wysiedzę. A po powrocie do domu ciepła kąpiel, no i jednak leżenie na plecach. Nie wiem co się stało, ale oby do następnego razu przeszło. Także ja się żegnam wcześniej niż myślałem, bo myślałem, że będę do późnej nocy. No ale tak to jest. Do następnego razu zatem.